punkty wieczorne rozmowy, bo to nie jedna rozmowa dzisiaj, wieczorne rozmowy w Telewizji Republika. Katarzyna Głójcka, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór raz jeszcze. Pani europoseł Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości, frakcja EKR, jest Państwa i moim pierwszym gościem. Witam serdecznie Pani poseł, Pani minister. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pani minister, dzisiaj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona aferze korupcyjnej. Ta afera zatacza coraz szersze kręgi, ale również na ten temat, o tą sprawę, pytany był przez redaktora naczelnego Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza pan prezydent Andrzej Duda podczas szczytu w Davos. Pan prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że ci, którzy tak często mówią o praworządności, to szczególnie często pod adresem Polski, sugerując jakieś problemy z praworządnością, powinni zacząć od siebie, bo widać, że największy problem z praworządnością to mają oni sami. Pani poseł, ta debata została dzisiaj wymuszona Państwa wnioskiem, wnioskiem pana posła Tarczyńskiego z frakcji EKR, ale to też no, trudno powiedzieć, żeby ta debata, choć mówię, choć się odbyła, była jakimś no, poważnym spojrzeniem całego Parlamentu Europejskiego i instytucji europejskich na tę aferę korupcyjną, która na naszych oczach coraz bardziej się rozszerza. Jak pani na to patrzy? Rzeczywiście debata była zadziwiająca. Po pierwsze, bardzo mało osób. Parlament jakby nie chciał na ten temat dyskutować. I co zaskakujące, najżarliwiej dyskutujący o procedurach, o przestrzeganiu procedur, socjaliści, którzy w dodatku uzurpują sobie prawo, żeby teraz jeszcze w sytuacji, kiedy nie są wyjaśnione wszystkie afery, wszystkie aresztowania, bo wszystko na to wskazuje, że sytuacja jest absolutnie rozwojowa, zaprezentować swojego kandydata na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Naprawdę mogliby zająć się problemami w swojej grupie, wyjaśnić do końca, powiedzieć, jakie wnioski wyciągają w stosunku do swojej grupy politycznej i na ten moment uznać, że nie zasługują na to, żeby móc reprezentować Parlament Europejski w prezydium. Rzeczywiście pan prezydent ma rację, bo tutaj co drugie słowo, co drugie zdanie w każdej rezolucji to prawa człowieka, jak również kilkadziesiąt rezolucji mówiących o praworządności w Polsce, bo musimy spojrzeć też na to bardzo szeroko, dlatego że to nie dotyka tylko i wyłącznie parlamentu. My mówimy o NGO-sach, których źródeł finansowania absolutnie nie znamy. My mówimy o lobbystach, my mówimy o lobbystach wprost zatrudnionych w Komisji Europejskiej. Te wszystkie dyskusje, raporty czy też analizy powinny objąć nie Parlament Europejski, ale również Komisję Europejską. Pani przewodnicząca Parlamentu Europejskiego zapowiedziała kilka zmian, choć wydaje się, że nie są one wystarczające, na ten moment są konieczne. Po pierwsze powiedziała, że będą bardzo szczegółowe oświadczenia majątkowe. Uwaga, również z wyjaśnieniem, jakich to konsultacji udzielają eurodeputowani. Przypomnijmy kazus Radosława Sikorskiego, który mówi, że 40 tysięcy euro miesięcznie dorabia właśnie w ten sposób, nie pokazując, z kim się spotyka i jak się spotyka. Będzie wykaz nie tylko lobbystów, bo on jest, ale sprawozdania ze strony eurodeputowanych, ale również NGO-sów i lobbystów i w jaki sposób spotyka się z eurodeputowanymi. Jest dosyć ryzykowny zapis mówiący o sygnalistach. Sygnalistami mają być asystenci eurodeputowanych, którzy mają donosić o nieprawidłowościach. Aż się prosi, żeby jeszcze powiedzieć, że należałoby przede wszystkim zająć się źródłem finansowania każdego zarejestrowanego lobbystę, czy też każdą organizację pozarządową. Pani poseł, ale jeżeli spojrzymy na te informacje, które dziś są przekazywane opinii publicznej przez różne media w różnych państwach,
to z tego wyłania się obraz, no niezwykle, powiem szczerze, przerażający, bo to nawet chyba nie jest smutny obraz, tylko po prostu przerażający, że w strukturach unijnych no działa swego rodzaju sieć powiązanych ze sobą osób i podmiotów, które no, razem tworzą jakąś gigantyczną maszynę korupcyjną, zdolną do takich szerokich działań. No i dziś wiemy, Katar, Maroko, 60 milionów dolarów przelane na konta via Panama. Cały czas te informacje do nas docierają. Wszyscy, którzy się tematem zajmują, mówią, to jeszcze nie koniec, będzie więcej. Ale my sobie zadajemy pytanie, bo jak się tą sieć łapówkarzy, tak to nazwijmy, sieć korupcyjną nałoży na sieć tych, którzy, tych podmiotów i osób, które były szczególnie aktywne w sprawie polskiej, no to się okaże, że te zbiory się pokrywają. No, to jednak robi wrażenie i każe zadać pytania, no bo dzisiaj znamy dwóch płatników, Katar i Maroko, ale może tych płatników jest dużo więcej i może opłacali zupełnie inne sprawy. I teraz pytanie, czy pani zdaniem jest w ogóle szansa na to, żeby to w jakikolwiek sposób zweryfikować? Bo no, ta dzisiejsza debata, mówię, dobrze, że ona się odbyła, ale ona została wymuszona i to widać, że nikt jej tak naprawdę nie chciał, tak jak pani poseł powiedziała. No, całe godziny były debat na temat Polski, Węgier, praworządności, a tutaj raptem, nie wiem, 35 czy 40 minut rozmowy. Więc to jest tak jakby sami politycy i parlamentarzyści po prostu w większości nie byli zainteresowani w ogóle tą sprawą wyjaśnienia tego. Tak rzeczywiście jest, będzie bardzo trudno. To jest bardzo skomplikowany proceder, na który według mnie od dziesięcioleci było przyzwolenie. Ja jeszcze zanim ten wątek rozwinę, to powiem o bezczelnej uwadze, bo tak też ją nazwałam, pani przewodniczącej socjalistów, która dzisiaj podczas debaty nad prezydentem szwedzką, przypomnijmy, to jest odrażający dla socjalistów rząd, bo konserwatywny, wspomniała o praworządności w Polsce i na Węgrzech. Ale ta afera każe zadawać pytania tak naprawdę o każdy dokument. Między innymi dokumenty energetyczne, te związane z pakietem Fit for 55. Bardzo interesująca. Ja deklaruję państwu, że będę o to pytać. Komisja Europejska będzie musiała przedstawić jakiś raport i informacje. To słynne rozporządzenie mówiące o tym, że od 2035 roku nie będziemy mogli produkować ani też rejestrować samochodów spalinowych. Ilość lobbystów, jaka wtedy była w Parlamencie Europejskim, była po prostu przytłaczająca, że nie wspomnę o tym, że wyłączono z tych restrykcji samochody luksusowe. Myślę, że podobne sytuacje były, kiedy budowano Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Też głośno było na ten temat i ucichło. Też o to pytałam. Trzeba będzie pytać konsekwentnie już do końca kadencji, bo wprost mówiło się, że Gazprom na lobbying przeznaczył 300 milionów euro. W związku też z tym, że na samym szczycie Komisji Europejskiej pani przewodnicząca von der Leyen jest w tej chwili pytana przez prokuraturę o to, w jaki sposób zawierała umowy, uwaga, podczas prezydencji niemieckiej z korporacjami farmaceutycznymi, to czy widzimy cały obraz funkcjonowania Unii Europejskiej. Pani, to bardzo duże wyzwanie, ale ja wejdę w słowo i dopytam, bo rzeczywiście tych spraw prawdopodobnie jest w ogóle jeszcze dużo więcej. Pani minister no, wylicza te, których prawdopodobnie potencjał finansowy, tak to nazwijmy, jest potężny, bo to są gigantyczne interesy. No jeżeli mówimy o Fit for 55, no to przecież mówimy o zamknięciu całej gałęzi przemysłu. Takich decyzji no tak łatwo się nie podejmuje. To można sobie po prostu naprawdę nigdy nie zajmując się tym wyobrazić sobie, jakie gigantyczne są naciski, jaka walka się toczy i jakie
duże pieniądze są stawką tych decyzji, ale czy w ogóle są jakiekolwiek, pani poseł, przepraszam, narzędzia do tego, żeby to sprawdzać? No bo mowa była na samym początku jakiejś komisji śledczej, ale przecież nikt już w tej chwili, zdaje się, w ogóle na ten temat nie mówi, no poza frakcją EKR. Państwo chcą wyjaśniać, państwo wymuszają debatę, ale no, widać wyraźnie, że nikt nie jest zainteresowany. Pytanie, czy są w ogóle narzędzia? W tej chwili w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej nie, bo przede wszystkim nie ma na to zgody. Mowa jest o tym, że komisja śledcza powinna powstać wtedy, kiedy zakończą się postępowania prokuratorskie, choć proszę zauważyć, że komisja śledcza do spraw Pegasusa między innymi czy przede wszystkim powstała po to, żeby oczerniać polskie i polskie służby, mimo różnego rodzaju niezamkniętych postępowań prokuratorskich, została powołana. Ja myślę, że to jest w tej chwili taki wstrząs i taka obawa, że kolejne kwestie będą wychodzić na jaw, że mamy sytuację absolutnego zamrożenia. Dlatego, tak jak powiedziałam, trzeba być konsekwentnym. Bo tutaj proszę zauważyć, mechanizmy i procedury parlamentarne unijne absolutnie nie zadziałały. Tutaj były służby specjalne, tutaj były działania operacyjne i wreszcie prokuratura belgijska, no teraz już grecka i włoska, bo coraz więcej nazwisk się pojawia. Więc nadzieja, myślę, po tej aferze korupcyjnej, po pierwsze w informacjach tych, którzy zeznają, bo ten krąg będzie się poszerzał, jak również w postępowaniach poszczególnych organów. Ja myślę, że tutaj też duże wyzwanie jest dla marszałków, szefów wszystkich izb deputowanych w całej Unii Europejskiej, bo przecież to są reprezentanci poszczególnych krajów członkowskich. Rzeczywiście jest to wyzwanie prawie niemożliwe do zrealizowania, ale myślę, że cel jest najważniejszy, żeby Europejczycy dowiedzieli się, w jaki sposób stanowione są przepisy, które bezwzględnie wpływają na ich życie. A teraz odpowiadają, bo to się działo już przed wojną, za kryzys energetyczny. Bo ja przypomnę o gigantycznej piramidzie finansowej, która nazywa się ETS, czyli kupowanie uprawnień do emisji dwutlenku węgla, gdzie zostały wpuszczone po zmianie dyrektywy w 2014 roku instytucje finansowe i też, uwaga, w 70% zarejestrowane w rajach podatkowych. Pani minister, to zapytam jeszcze o jedną sprawę. Pani zresztą wspomniała o tym, mówiła o tym, że Parlament Europejski chce doprecyzować przepisy, które regulują kwestie tak zwanych oświadczeń majątkowych. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy ta sprawa korupcji w Parlamencie Europejskim, ona się dopiero zaczęła pojawiać jako takie w postaci takich sygnałów w mediach, to już wówczas eksperci europejscy jakby spoza Polski zaczęli przywoływać sami z siebie przykład Radosława Sikorskiego. Dokładnie tak jak pani poseł. Znaczy widać, że Radosław Sikorski dla już tych, którzy śledzą i analizują sprawy związane z Parlamentem Europejskim i to jego przedziwne oświadczenie majątkowe, ono już jest co najmniej pomarańczowym światłem, światłem ostrzegawczym, że coś jest nie tak. Ale teraz pytanie jest takie, jeżeli nawet zapowiadane są nowe przepisy, uszczelnienie i tak dalej, no to ci wszyscy, którzy prowadzili jakąś co najmniej podejrzaną działalność albo niejasną w tej chwili dla opinii publicznej, no mają czas, żeby zmienić swoje działanie, nie wiem, zrezygnować z pewnych rzeczy, jakoś inaczej te kwestie rozwiązać, czy też to będzie tak, że to będzie działało wstecz i będzie, czy może działać w ogóle wstecz, czy będzie na przykład taki Sikorski,
zobligowany do tego, żeby mimo wszystko doprecyzować swoje oświadczenie majątkowe, czyli powiedzieć to. Jeżeli pracuje, no to rozumiem, że jest z tego dumny. Kto mu płaci, za co mu płaci, w jakim charakterze dokładnie pracuje, czego się od niego wymaga i jak to wszystko wygląda. Bo na razie nie wiemy. Wiemy tylko, że podobno dostaje 40 tysięcy euro miesięcznie, ale nie wiemy od kogo i za co. Tak, to będzie dotykać przede wszystkim takich sytuacji, jak również sytuacji, i to będzie musiało być wyjaśnione, tak zapowiedziała pani przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. No tak, ale czy ta przeszłość będzie musiała być wyjaśniona, pani minister? Czy to jest tak, że no, będzie jakaś linia zakreślona i od tego czasu rozliczamy się w nowy sposób? Pewnie będzie zakreślona jakaś linia, natomiast nie sądzę, żeby europosłowie z dnia na dzień rezygnowali z tego rodzaju dochodów, więc będą musieli to wyjaśniać. Ja myślę, że też można sugerować, że pani marszałek Elżbieta Witek mogłaby poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, bo przecież my dokumenty czy oświadczenia majątkowe składamy w Parlamencie Polskim. To tam jesteśmy rozliczani przede wszystkim i po pierwsze. Jest też zapowiedź takiej sytuacji, że jeżeli europosłowie mają udziały w jakichś spółkach, to nie będą mogli brać udziału w żadnych pracach nad dokumentami, które w jakikolwiek sposób będą związane z interesami pokrewnymi tejże spółki. Ale tak jak pani redaktor, my się również martwimy, żeby to nie było, że na przykład od 2024 roku, choć pani przewodnicząca, bo rzeczywiście jest wystraszona, mówi, że te dokumenty czy te propozycje powstaną w ciągu kilku tygodni, będą obowiązywać, ale może się okazać, że tak naprawdę zastanie nas koniec kadencji, bo to przecież wybory do Parlamentu Europejskiego już w następnym roku. Dlatego trzeba będzie wykorzystywać wszystkie możliwe sytuacje, drogi, ścieżki, żeby chociaż w pojedynczych wypadkach szukać rozwiązań, żeby uzmysławiać Europejczykom, jak to po prostu działa. Pani minister, to na koniec zmieńmy temat. W Sejmie już pojawił się jako druk sejmowy projekt nowelizacji ustawy, nazwijmy ją wiatrakowej. Tam jest przewidziany szereg zmian, między innymi możliwość przybliżenia, mówiąc już tak zupełnie wprost, wiatraków do domów mieszkalnych. Do tej pory obowiązywała ta odległość 10 wysokości, teraz to może być również pół kilometra, z zastrzeżeniem oczywiście tam wielostopniowych konsultacji i zgód, ale też dodatkowo społeczność lokalna, na której terenie taka firma wiatrakowa powstaje, działa, no będzie mogła się ubiegać o status takiego prosumenta wirtualnego, czyli będzie mogła w jakiś sposób czerpać korzyści z tych wiatraków, z tej energii. Jak pani patrzy na te zmiany? No bo one wiemy o tym, że są warunkiem odblokowania funduszy z KPO dla Polski. Zresztą Komisja Europejska w taki dość mało delikatny sposób nam to ostatnio jeszcze przypomniała przy okazji nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. I jak pani patrzy na tę ustawę? Zajmuje się pani tym tematem bardzo długo, więc jaka jest pani ocena? Dwa zdania o tym, dlaczego ta ustawa. To jest efekt 6 lat pracy z 1 200 000 obywateli, którzy to obywatele w 500 gminach, w kilkuset stowarzyszeniach walczyli z władzą, która w sposób absolutnie brutalny chciała bez ich zgody posadowić elektrownie wiatrowe. Nie mówmy wiatraki, to jest urządzenie energetyczne. To jest elektrownia wiatrowa, która w tej chwili osiąga wysokość 200 metrów, która jest niestabilna, która musi być przyłączona do sieci. Potrzebujemy w tej chwili prawie 100 miliardów
złotych, żeby sieci rzeczywiście były przygotowane do nowego systemu, bo już się wyczerpują po prosumenckim boomie fotowoltaicznym. 10 gigawatów mamy przyłączone, no, 9 gigawatów zdaje się, że w ogóle cały czas trwa, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Słucham? Mówię, że ten boom cały czas trwa, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Oczywiście, że tak. I jeszcze dwa zdania o samym urządzeniu, bo to jest taki absolutny greenwashing, o którym mówią protestujący w całej Unii Europejskiej, dlatego że do Komisji Petycji w Parlamencie Europejskim przychodzą Grecy, przychodzą Belgowie, przychodzą Niemcy, Włosi, Francuzi. Proszę pamiętać, że urządzenie to jest całe i pełne śladu węglowego. Po pierwsze, żeby posadowić elektrownię wiatrową, trzeba co najmniej zabetonować go, używając około 1500 do 2000 ton żelbetonu. Sam masz to około 200 ton stali, który produkowana jest przy pomocy węgla koksującego, w tej chwili jest bardzo droga. To są łopaty, które nie są w tej chwili utylizowane. To jest smar, który jest potrzebny do tego, żeby po prostu śmigła się kręciły. Nikt nam nie narzuca miksu energetycznego. My sami możemy o tym miksie energetycznym decydować, dlatego że jakby rozwiązań z kraju do kraju nie powinniśmy. No dobrze, ale wpisaliśmy tą nowelizację ustawy wiatrakowej no, do tej listy, na listę kamieni milowych. Ja też byłam zaskoczona. To jest o tyle oczywiste, że 37% z KPO ma być dedykowane energii odnawialnej. W związku z tym jest pokusa, szczególnie firm europejskich, bo Europa jest tutaj liderem, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe. To są niemieckie, francuskie i duńskie firmy, które chciałyby skorzystać z tych pieniędzy KPO i po prostu no, sprzedać produkt, który to produkt nie jest tak dobrze już sprzedawany nawet w Niemczech. Oni mieli pomysł, żeby co roku to było 3,5 tysiąca elektrowni wiatrowych, jest ledwie 400, dlatego że chcą się zbliżać coraz bardziej do domów obywateli, a oni po prostu zwyczajnie protestują. Zresztą proszę zauważyć, że mają 30 tysięcy elektrowni wiatrowych, co nie zagwarantowało im bezpieczeństwa, czy też uniezależnienia się od węglowodorów rosyjskich. Do KPO zostało to wpisane i przypomnę, kto za to odpowiadał. Jarosław Gowin, który generalnie zwolennikiem był tego rodzaju rozwiązań. Teraz rzeczywiście mamy kłopot. Ustawę trzeba poprawić, dlatego że tam nie ma gwarancji konsultacji. Ale którą ustawę pani... Tą zaproponowaną. Tą, która teraz trafiła do Sejmu, tak, która jest już drukiem, tak, sejmowym. Tak, dlatego że tam, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne, one są takie, jakie wynikają z kształtowania planu zagospodarowania przestrzennego. Po prostu ktoś, czy wójt będzie ogłaszał to na BIP-ie i teraz właściwie ci wszyscy, którzy byli w konflikcie, czyli w tych 500 gminach, powinni codziennie ten BIP śledzić, żeby zauważyć i móc się do tego odnieść czy odwołać. Sugerowałabym jednak referendum, bo i to takie, które organizuje gmina, w dodatku bez progu. Wtedy mielibyśmy zgodę społeczną, czy też na przykład odszkodowania. W wielu krajach nie tylko się dyskutuje, ale płaci odszkodowania. Między innymi za utratę wartości nieruchomości, dlatego że spadek tej wartości jest znaczny, jak również zabronienie jednak, żeby inwestor mógł zapłacić za plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli chodzi o tego wirtualnego odbiorcę, to wygląda to dobrze. Natomiast wymusza najpierw na sieciach przesyłowych doprowadzenia do tego, żeby wybudować tam odpowiednią sieć i obciąża się inwestorów tylko 5% tejże inwestycji. Przypominam, że my mamy wybudować offshory, mamy podłączyć Polaków do bezpiecznych elektrowni atomowych. Potrzebujemy dobrego miksu energetycznego. Czyli wypełnijmy kamień milowy, ale zadbajmy o społeczny sport.
Pani minister, czy pani zdaniem, no właśnie chociażby, które rozwiązanie, to tak już na koniec, które rozwiązanie byłoby najlepsze? Bo pani wskazała chociażby referendum, tak, bez progu, czyli referendum, no można powiedzieć, najbardziej demokratyczna instytucja, jaką sobie można wyobrazić. No ale pytanie, czy to właśnie referendum, czy ewentualnie jakaś inna formuła konsultacji, również inna, byłaby pani zdaniem dopuszczalna? To jest najuczciwsze i, tak jak powiedziałam, no takie społecznie akceptowalne, a przecież chcemy wypełnić krok milowy. Mam nadzieję, że w polskim Sejmie odbędzie się dyskusja, poważna dyskusja, dlatego że w tej chwili ze strony opozycji, oprócz infantylnych wypowiedzi, które absolutnie nie pokazują skalę problemu, również problemu społecznego, że będą proponowane różnego rodzaju rozwiązania, bo to jest gwarancja spokoju na polskiej wsi, a na tym nam bardzo zależy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Anna Zalewska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, frakcja EKR. Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam pani poseł. Do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam. Szanowni Państwo, my robimy tradycyjnie krótką przerwę i za chwilę przenosimy się na Ukrainę. Zobaczymy, co tam się w tej chwili dzieje. Mnóstwo informacji ostatnio na temat sytuacji na Ukrainie się pojawiło, ale również tych, które starają się przewidzieć to, co być może na przestrzeni najbliższych miesięcy się wydarzy. To dosłownie za moment.